Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, wtoreczek, wielki wtorek, nie, wielki wtorek, czyli nie wtoreczek, to taki wielki, wielki wtoras. Wielki wtoras 30 marca, bardzo was zapraszam na jeszcze jedne, już jedne z ostatnich wstawaków wielkopostnych. Lecimy. Moi drodzy moi kochani, moje drogie moje kochane, bardzo was witam we wtorek i zapraszam dzisiaj na bardzo ważne zdanie, które będzie trochę wywrotką w tym wielkim tygodniu, ale myślę, że nam potrzebną wywrotką. Wywrotka oczywiście będzie od świętej Teresy, od Jezusa, bo to była mądra kobieta. Tak ona mówi. Gdyby między nami zabrakło miłości, całe nasze życie duchowe poszłoby w niwecz. A! Co to była za babka ostra. Bo za to ją lubię. Ona to mówiła oczywiście do swoich sióstr, nie? Do sióstr, które były powołane w zakonie kontemplacyjnym do budowania wielkiego duchowego życia. Do szukania Boga na modlitwie, do szukania jego bliskości, do szukania tego, jak się Boga spotyka, jak się na niego otwierać, do poznawania siebie, wypełniania swojego serca miłością Bożą i tak dalej. A Teresa im mówi, baby, baby. Całe to duchowe zaangażowanie w ogóle super, super ekstra, po to tu jesteśmy, ale jeśli to się, drogie siostry, nie przekłada na to. Że my się nawzajem kochamy, to psuna budę ta nasza duchowość. Kochani, to jest ważne zdanie, dlatego je wybrałem na wielki tydzień. Będą wielkie wydarzenia w tym tygodniu, takie liturgiczne, modlitewne i tak dalej. Mam nadzieję, że spędzicie po prostu przekupę czasu na byciu z Panem Jezusem, nie? Na modlitwie, na wpatrywaniu się w Krzyż, na trwanie przy Panu Jezusie w grobie, na zmartwychwstanie i świętowanie tego zmartwychwstania, na liturgię, na adorację, na adorację krzyża, na bycie w ciszy i tak dalej. Bardzo to jest ważne, ale jeżeli, kochani, to się nie będzie przekładać na to, że my kochamy tych, których mamy w domu, to psu na na nasza adoracja krzyża. Jeżeli trwasz na adoracji krzyża w wielki piątek i kochasz Pana Jezusa, adorujesz Go, okazujesz Mu miłość, a potem wracasz do domu i z nienawiścią patrzysz na swojego męża i żonę, to ta adoracja jest wręcz, ośmielam się powiedzieć, świętokraczca, ta adoracja jest absolutnie Bogu obrzydła. Kochani, bo nie może być miłości Boga, jeżeli ona się nie przekłada na miłość człowieka, nie? Nie może tak być. Bo mówi święty Jan w swoim miście bardzo prosto, nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz. To mówi Jan, bardzo prosto. Mówi, nie oszukuj się, że kochasz Boga, jeżeli nie kochasz ludzi. Chrześcijanin, który nie kocha ludzi, który nie służy ludziom, który nie przekracza siebie, który nie cierpi dla ludzi, nie kocha Boga. I koni, jeżeli nawet spędzimy, mówię, najdoskonale, naj, najświę, najświęciej, najbardziej oduchowione to będą święta yy, w naszym życiu, nie? Przeżyjemy tak tridom, że będziemy po prostu płakać, będziemy mieli darować od rana do wieczora i będziemy się biczować i będziemy w ogóle ofiarowywać Panu Jesowi wszystko, a potem spojrzymy z niechęcią na naszych bliźnich. Psu na budę cała ta nasza duchowość. Pięknie to mówi Teresa. Nasze całe życie duchowe. Poszłoby w niwecz. Znaczy ono się wtedy po prostu rozsypuje bez tej miłości. Więc, kochani, proszę was, nie dajcie się wciągnąć w takie właśnie, tak zwany spirytyzm, bo to jest tak zwany spirytyzm, nie? czyli tylko duchowe sprawy, a nie ma w ogóle świata, nie ma ludzi, nie ma miłości, nie ma uczynków, nie ma tego, co jest między nami. Bez tego duchowość jest martwa. Bez tego duchowość jest fałszywa. Bez tego duchowość się Bogu nie podoba. Więc trzeba połączyć te. Dwie rzeczy. Mądra myśl w ogóle, kochani, na, na dobre przeżycie tych świąt. Moi drodzy moi kochani, no, tak było poważnie to wiem, i tak było karcąco, ale to cóż, tak też potrafi raz na 20 lat. Coś tak zrobić, żeby tak, no, żeby nas nawracać, bo tak ja tak nie umiem generalnie, ale się staram. Nieważne, yy... kochani. Bardzo Was ściskam, bardzo Wam dziękuję, bardzo Was błogosławię. Widzimy się jeszcze dwa razy jutro i w czwartek, więc zapraszam jeszcze na wstawaki te kończące nasze wielkopostne spotkania. Z Bogiem, miecie się dobrze.